Dzisiaj piękny dzień. Pszczoły tutaj szaleją. Także pracują ciężko pszczółki. Pszczelarz też nie próżnuje. Dzisiaj posiałem hektar. Facelia nostrzych. I to w dzień owocu, żeby było dobre nektarowanie. Podobno jak się zasieje właśnie w dzień owocu, wtedy roślina wytwarza dużo nektaru. I słuchajcie, w tym filmiku zobaczycie, jak to było, jak ten zasiew wygląda. Tak, tu będzie coś posiane. Oranica. Dobra. Dzisiaj mamy piątek, 10 kwietnia. I dzisiaj od godziny 12. Od godziny 12 dzisiaj. Od 13 do 22 mamy tak zwany owoc. Jest to dogodny czas, aby wysiewać rośliny pod kątem nektarowania. One wysiane w tym czasie mają dać dużo nektaru, dużo miodu nam mają przynieść. A dzisiaj chcę zasiać hektar, ponad hektar roślin miododajnych. Będzie to facelia nostrzyk i troszkę gorczycy tam dosypię też. I zobaczymy, jak to się uda. Udało mi się nabyć w internecie nasiona. I zrobię taką mieszaneczkę właśnie. Facelia. Bardzo ładne nasiona udało mi się kupić. Ładnie oczyszczone. Jest tu troszeczkę, widzę nasionek jakiś właśnie gorczycy lub coś z rodziny kapustnych widzę. Troszeczkę gdzieniegdzie się zdarzają, a tak to piękna, czysta facelia. Nostrzyk też idealne nasiona, idealne. Podobają mi się. Sprawdzałem kiełkowanie, bo z nostrzykiem często są kłopoty, że nie chcę kiełkować. Sprawdzałem kiełkowanie, bardzo ładnie kiełkuje. I troszkę dodam gorczycy właśnie. Zobaczymy, jak to razem zadziała. Teraz będę to, chcę je poważyć dokładnie, żebym wiedział, ile tego wysiałem i czy to się u mnie sprawdzi, czy to będzie dobra ilość. Mieszam teraz to wszystko, ale się okazało, że tego po prostu więcej jest niż myślałem i musiałem dodatkowe pojemniki przygotować. No a ja idę tam. Tam będę zaraz zasiew robił. Pszczoły zasuwają, pracują. O, proszę, sklenarek. Jak tutaj ładnie działa. On w ogóle ładnie pracował. Jako pierwsza wlatywała. Ja jestem już tutaj na polu i będzie siew. Teraz tak. Ze względu na to, że tu w okolicy nikt nie ma odpowiedniego siewnika i wszyscy mają teraz w ogóle kupę roboty, więc będę zasiewał to ręcznie. Tak jak słyszałem, tak drobniutkie nasiona sieje się w ten sposób. Rzutowo, w trzy palce. Ciach! Tak będę siał. Tak kiedyś siałem i to wyszło całkiem nieźle. No ale przede mną kawał tutaj roboty. Gorąco, jak nie wiem. Także nasmarowałem się, żeby się nie strzaskać na kasztan faktorem. I ognia, i idę. Problem, jaki tu dzisiaj jest z tym sianiem, to jest taki, że jest dość spory wiatr i trzeba się odpowiednio ustawić, żeby te nasiona gdzieś
tam nam nie odlatywały, gdzie nie chcemy, i w jeden punkt, no nie? I też przy takim siewie na dużym obszarze ręcznym problem jest, żeby nie wchodzić na te miejsca, które już zasieliśmy. Także trzeba się pilnować swoich śladów. Dobra. No jestem gdzieś mniej więcej w połowie tej całej roboty. Już mam lekko tego dosyć. A największy problem to jest taki. Tam jeszcze tam wszystko będzie do posiania. Że ciężko jest utrafić w równomierne rozłożenie tego wszystkiego. Czyli siejemy, a tu nagle... O, tam pasieka. Nie ma nasion. Było powiedzmy przeznaczone, ja będę tu siał 25 kg tych nasion. I tak patrzę, żeby starczyło na całość. Bo inaczej to będzie problem. Świeci niemiłosiernie dzisiaj. Tutaj. Ale działamy. Nie ma innego wyjścia. Także przyjmuje się, że powiedzmy z hektara zasianej faceli można uzyskać od 300 nawet do 600 kg. I tu teraz pytanie. Czy to jest wydajność miodowa, czy nektarowa? Chyba miodowa. Natomiast nostrzyk też mniej więcej porównywalnie na wydajność tutaj z tej rośliny. Można ją raz skosić i przeznaczyć na paszę po zakwitnięciu i potem drugi raz można skosić. Drugi raz zakwitnie, no i potem wiadomo, że można drugi raz tam sobie skosić, czyli mamy jak gdyby w dwóch terminach kwitnienie. Nostrzyk, z tego co wiem, nie jest ujęty w spisie roślin uprawnych, więc nie można od niego wziąć dopłaty od tak zwanych roślin strączkowych drobnonasiennych, to jest wyższa dopłata. Ja tutaj po prostu zgłoszę to pole do agencji jako jednolita płatność obszarowa, tak zwane JPO, i za to jest podstawowa taka płatność, ale jest i pod to podlegają wszelkie rośliny, także można w ten sposób sobie mieć dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli coś dla pszczół zasianego i jakąś tam dopłatę z tego zebrać. Z faceli podobno też to jest roślina paszowa, mogliby korzystać, ale nikt tego nie sieje na paszę dla zwierząt. Natomiast nostrzyk dawniej też był wykorzystywany szeroko jako roślina pastewna. Ja tu zaproponuję swojemu sąsiadowi, żeby w przyszłym roku zrobił ten jeden pokost i może skarmi bykom. Zobaczymy, jak to tam, czy będą chciał jeść, no nie? Udało się posiać. Nasion starczyło. Jakoś udało mi się mniej więcej równomiernie to rozsiać. 25 kilo. Starczyło idealnie, mi się wydaje. Zobaczymy jak to będzie rosło, jakie będzie zagęszczenie. No, się przekonamy o tym, czy to była dobra ilość tych nasion. A tutaj moja plantacja wierzby liciowej. Tak to wygląda. Czy taka informacja, że zajęło mi to 2 godzinki. Czyli całkiem spoko. Raz ciach, mach i posiane.